Dobra, to na to wygląda, że nam chyba jeszcze jeden poziom został. Gdybym nie robił tych wszystkich, wiecie, butelek, to już dawno byśmy sobie z Mugshotem walczyli. Bo bądźmy sobie szczerzy, ja sobie gameplay przedłużam tylko tym, że robię te 100% całe. Ale no. Może tutaj doskoczymy jakoś. Czy nie doskoczymy? No to jest pytanie w sumie. Pytanie na śniadanie. No tak przecież możemy zrobić. Co tam tutaj na nas czeka? Straight to the top. Okej. Może sesja nawet wyjdzie trochę krócej niż ten. Bo szczerze nawet nie wiem, jak długi jest ten. Ten świat, nie? Okidoki. Widzę buteleczkę. To ją niszczę. Spadające auto. Ciekawe, czy komuś na łeb takie auto spadło. Tutaj po środku już mamy kluczyk, czyli definitywnie moglibyśmy poziom skończyć. No ale oczywiście my tego nie robimy, dlatego że lepiej oczyścić teren z wszelkich butelek. A to trofki łatwe przy okazji będą, bo wiecie, save'y będą poodblokowywane. Nie trzeba będzie wtedy wracać. Cały czas mnie, kurde, rozwala ten odgłos Sly'a, jak on tutaj stąpa. Śmieszny jest. O nie! Wrecking ball! Tylko nie Miley Cyrus! To jest kula Miley Cyrus! Najgorzej! Co ona robi w Sly'u? What the fuck? Dobra. Sprawdźmy, czy tutaj nic nie ma. Nie ma. Tutaj też nic nie ma, Też nic nie ma. Fuck. No to nie było planowane, nie powiem, że nie. Tutaj coś jeszcze mamy. Ale nie, tutaj po tej strzałce tylko łazimy, więc... Tja, nic szczególnego. O, tutaj się złapałem, jak widzicie. Dobra. Nie ma na pewno tutaj żadnej buteleczki po drodze? Nie widzę. Dobra, mamy tutaj checkpointik. Seblak de Oreo jest teraz online, więc pozdrawiam cię, Seblak. Jeżeli to oglądasz, mam nadzieję, że to oglądasz. Zapomniałem w ogóle dać się na offline, kiedy nagrywam. Przez co może teraz właśnie wyskakiwać multum powiadomień, że ktoś wszedł, ktoś wyszedł, ktoś wszedł, ktoś wyszedł. Ale chyba aż tak nie będzie wam to przeszkadzać. W końcu jest to też taki nieodłączny element moich let's play. Jeszcze za czasów starego kontentu mojego. Takiego mocno polskiego, polsko-gamerowego 17-stowego. No i dobra, no i co? Wlatujemy tutaj. To są na szczęście neony, więc chyba one nam nic nie zrobią. Tak, to są neony, one nas nie porażą prądem. To byłoby słabo, gdyby neony były w stanie nas porazić prądem, nie powiem, że nie. O, dobrze, dobrze. Mamy checkpoint już nawet ogarnięty. Ale podkowę miałem, więc nic się nie stało. Żyję dalej, mam się dobrze. 18 na 40. Tutaj nawet save. I kolejna podkowa, nice! Dobra, antenka. Oczywiście kasujemy. Nie wiem, trochę mnie śmieszy to cała gadatka o treasure keysach, czyli tych kluczach skarbu. Bo tak trochę, nie wiem, bez sensu ona jest, moim skromnym zdaniem. No i całość od zera trzeba, kurde, wspinać się teraz do góry. Najgorzej. Nie, o! Dobra, myślałem, że tutaj są butelki, które pominąłem. Znaczy, technicznie pominąłem, ale to są butelki, za które dostajemy mamonę, więc... A ja wolałbym, wiecie, te butelki, za które będę mógł potem hasła do save'ów sobie odblokować. A raczej kody, a nie hasła. Co ja mam z tymi hasłami? Ale nie wiem, dla mnie gadka o tych treasure keysach jest bez sensu. Oni się tak wszyscy tym podniecają, a tak czy siak Sly przychodzi i kopie im dupę w najlepszy lub najgorszy sposób i oni później płaczą, kurde, w kącie. Frajerzy jedni. Z tego, co się dobrze orientuję, to po pokonaniu tego świata jesteśmy już w połowie gierki, z tego, co dobrze wiem, z tego, co słyszałem. Aczkolwiek mogę się mylić, bo wiem, że Sly 1 nie jest jakoś super długi. Dłuższy już jest trochę Sly 2. Ale nie tak samo długi jak Sly 4, bo Sly 4 to ponoć to jest gra na 20 godzin. Z tego, co mi pan mister Zakolnikow mówił. I tak 4 ogrywamy z polskim dubbingiem. Sporo tych butelek pominąłem, nie wiem, gdzie one są.